Cześć moi kochani, witam was bardzo serdecznie i była chwilowa przerwa. Nagrywałam vloga, nie mogłam go dokończyć. Nie miałam weny, nie miałam po prostu ochoty również jakoś tak nagrywać. Więc kilka dni miałam przerwy, robiłam może po dwa ujęcia i stwierdzałam, że ten vlog nie ma sensu, bo nie mam wam co pokazywać. Więc tutaj będzie urywek, jedno chyba ujęcie tylko jak byłam u Basi, nagrywałam z mamą na start, ponieważ obiecałam, że takie coś będzie, więc tyle co nagrałam. Bardzo mało, no to teraz wam wstawię. Jak widzicie, my już jesteśmy u Basi. Tutaj jest mama na start, Sylwia. Cześć. I Basiunia. Ale ja sobie zrobiłam tak, wyszłam tak z tyłu, mówię, tak czekam. Kiedy mnie pokaże, kiedy mnie pokaże. A coś miałam powiedzieć, mogę zdradzić tak mniej więcej tylko ogólnie? Tak, ale myślę, ja mówiłam to na vlogu, ale nie mówiłam, że co. No. Więc zebrałyśmy się tutaj, bo będziemy nagrywać na kanał Sylwii. Czyli mamy na start, wszystko podlinkuję, żebyście wiedzieli, żebyście obserwowali i później nas oglądali, co nie? Żeby wszyscy zobaczyli. Będziemy nagrywać właśnie rozgrywkę, a jaką? No to już dowiecie się później. I my już jesteśmy po rozgrywce, powiem wam, że było naprawdę kupę śmiechu, więc jak wam mówiłam, link do kanału Sylwii będzie w opisie i do Basi tak samo. Tylko powiedz mi, Sylwia, kiedy on będzie tak mniej więcej na kanale? No, mam nadzieję, że jeśli się uda, to wstawię go na weekend, żebyście właśnie to wykorzystali jako propozycję na swój czas. O, no i widzicie, no, więc w weekend będzie prawdopodobnie filmik, jeżeli się uda, co nie, bo z dziećmi to jest różnie, więc zobaczymy, będę was informować na Instagramie. No okej, okay, więc jak widzicie, było tego naprawdę bardzo mało, Ignaś mi tutaj rozrabia, więc możecie słuchać szafki jak trzaskają. Dzisiaj przyjeżdża moja do mnie przyjaciółka Martyna, więc mam nadzieję, że miło spędzimy wspólnie czas, pewnie pójdziemy z dziećmi gdzieś na plac zabaw, pobawimy się troszeczkę na podwórku, zobaczymy jakie będą dzisiejsze plany, ponieważ ma być 31 stopni, więc nie chcę aż tak się wychylać z dziećmi, myślałam, że będzie troszeczkę mniej stopni, no ale to wszystko się okaże, więc teraz za nią czekamy, ja sobie jeszcze tutaj wiecie co, ogarniam wszystko dookoła, bo jest godzina jakoś 8:30 przed 9:00, no i co, zapraszam was serdecznie na oglądanie tego vloga. Kochani, chłopaki się tam bawią i dzisiaj z Kasiulę kończy 9 miesięcy, no z racji tego chciałam po prostu zrobić zdjęcie jakieś na Instagrama, ale powiem wam, że jest coraz ciężej i po prostu się nie da, on jest w ciągłym ruchu, cały czas gdzieś chodzi, przemieszcza się i żeby zrobić fajne zdjęcie, to już jest naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Zobaczcie, jak się tu chłopaki wściekają. O, i Stasiek już tam idzie, o proszę, i Dawid zostawił buty, no. Oh. Czekajcie, mama je weźmie, bo zaraz zaczną się główną atrakcją do zabawy. Nie mam jak się teraz rozłączyć z wami. Ściekusy. Ki, czekamy na ciocie? No ta, ale będzie fajnie, co? Co tam, Stasinia, masz? Pokaż. Była Lili puzzle i coś mi się wydaje... Pokaż, co ty tam wpychasz? Nie ma tu nic, no co ty? A, jest! Widzicie? Trzeba uważać jak nie wiem co. O, ale jest jeden puzzle nieschowany. Już Stasiu pewnie do niego idzie. Daj, 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 mamunia schowa. Ojejku, Ignaś, a umiesz chodzić? No. No właśnie. A Ignasiek już za miesiąc kończy, kurczę, 2 lata. No musiałam torta zamówić. I tobie też niedługo torta na rok. A kto tutaj gra w piłeczkę? Stasiunia? A tyłem cię nagrywam, bo ty cały czas... O, ślicznie, misia. Będziesz piłkarzem? Ciach. Będziesz piłkarzem? Kochani, Martyna już pojechała z 1,5 godziny temu. Ignaś śpi, Stasiulek wstał. Ja wstawiłam sobie kurczaczka, właśnie jest
piekarniku. Powinien być gotowy za jakieś 40 minut i teraz przyjadą tutaj ze sobą Stasia i idę umyć włosy, ponieważ jak wszystko pójdzie dobrze dzisiaj z Martyną, wybieramy się do Sieradza, posiedzimy troszeczkę na rynku, pojedziemy sobie również nad wodę, tam gdzie jest ten most, nie wiem jak to się wszystko tam nazywa. Więc tam pojedziemy, usiądziemy sobie, fajnie spędzimy czas. Mam nadzieję, że to wszystko wypali, no ale głowę już chcę umyć teraz, bo później na ostatnią chwilę to mi nie wyschnie. Wolę się szybciej troszeczkę przygotować. No i co, vlog miał być, wiecie co, dzisiaj już cały dzień kręcony, a jest godzina 16, gdzieś 20. Jejku, się przestraszyłam, a tu pies mi otworzył drzwi. Ojejku, ja to strasznie się wzdrygam takich rzeczy. Sorry, pewnie moja mina tutaj była straszna. Chciałam się odezwać, no i się odzywam. Włosy jeszcze troszeczkę mam mokre. Zupełnie nie wiem, co mam się ubrać. Chyba założę taką białą bluzeczkę, tą z Bomprix. Dzisiaj ona ma długi rękaw, ale ona jest bardzo zwiewna i bardzo cieniutka. No dziękuję. Ignaś mi przyniósł moją czapkę. I bardzo zwiewna, więc mimo tego, że jest ciepło, to na spokojnie mogę sobie ją założyć, ale to jeszcze zobaczę i na pewno jak będę wychodzić, to wam się pokażę, jak wyglądam. Proszę Stasiu, dam kapeczkę. No, więc ja się szykuję, no i zobaczymy. Jeszcze muszę poprawić chyba makijaż, bo już jest taki, wiecie co, z rana, więc przydałoby się, żeby wyglądał troszeczkę lepiej. Dzień dobry, witamy was z samego rana. Wczoraj nie dokończyłam, ale bardzo żałuję, byłam w Sieradzu i naprawdę byłam w fajnych miejscach, gdzie wcześniej dotąd nie byłam, znaczy w jednym miejscu, w którym nie byłam. I myślę, że jak będę miała taką okazję, już gadałam z Martyną, to może w dzień któregoś dnia się wybierzemy i wam po prostu pokażę, bo naprawdę warto. I co, teraz ubieram Ignaśka, ogarnia mieszkanie, no i Ignaś jedzie do Antosia się pobawić, więc dzisiaj zostajemy znów sami ze Stasiem. No i co, zapraszamy na kolejny dzień vloga. Mam nadzieję, że dzisiaj dokończę i po prostu będę mogła wam wstawić na kanał. Coś jest ciemno. Dobra, ja już się umalowałam, więc witam się z tej strony. Włosy są troszeczkę napuszone, ale wolę mi takie napuszone niż bardzo ulizane, a mi często... O, Stasiu jak marudzi, a mi często opadają. Słuchajcie, dajcie mi znać, kto używa tych płynów. Tak mi jakoś nie przyszło na myśl, bo miałam go schować, bo leżał u mnie i właśnie jestem ciekawa. To jest właśnie taki żel do dezynfekcji rąk. Ja go kupiłam, jak jechaliśmy nad morze, ale zupełnie o nim zapomniałam. I zobaczcie, jest takie malutkie zużycie, ale to jest naprawdę fajne i myślę, że warto, jak macie dzieci, nawet jak nie macie dzieci, to mieć przy sobie taki żel, żeby zawsze rączki móc sobie przemyć gdzieś na mieście, czy po zakupach, jak mamy ten wózek, wiecie co, no tam dużo osób dotyka i nie wiadomo, co tam się, jakie bakterie się po prostu kryją. My nadal czekamy na Dawida mamę, zanim przyjedzie po Ignaśka. Ignaśek już nie może się doczekać, już w butach czeka. Stasiek mi tam marudzi, więc jak zawsze nie mogę dokończyć swojej wypowiedzi. Okej, Ignaś już pojechał, a ja szczerze mówiąc nie mam planu na dzisiejszy dzień, nie mam pojęcia, co będziemy robić. Niebo jest delikatnie zachmurzone, więc Ignaś pojechał w dresikach dłuższych i po prostu w krótkim rękawku. Mam nadzieję, że będzie ok. No jak nie, to po prostu będzie w pampersiku latał, wiecie. Muszę go pochwalić, ponieważ nie będę ogólnie mówiła na kanale o pieluchowaniu i w ogóle, bo stwierdziłam, że to no... Po co takie rzeczy po prostu mówić na kanale? Nie wiem, czy on by kiedyś chciał, że ja o tak... nie wiem, czy on by kiedykolwiek chciał, żebym o takich rzeczach mówiła, wiecie o co chodzi. Ale udało nam się już dwa razy, więc zobaczymy, ale teraz zapomniałam wspomnieć właśnie Dawida mamie, że już tak jest, więc nie wiem, zaraz napiszę SMS-a. Ale zobaczymy, czy to po prostu było jednorazowe, bo dzisiaj już nie załatwiał się. Więc dobra, już koniec na ten temat, po prostu chciałam powiedzieć, że był jakiś progres. I tyle w temacie. Zarka weszła tutaj do domu, już widzę, że leży na kanapie, czego nie lubię, bo ona ma długą sierść, nawet jak jest wyczesywana, to zawsze jej coś tam wychodzi, więc wiecie, później trzeba po prostu wszystko skubać z tej kanapy. Ja teraz zabieram się za sprzątanie, dopiero jak Ignaś był, to nic nie robiłam. Idę pozmywać wszystko na spokojnie, a Stasiurek gdzieś tutaj bawił po prostu i sobie chodził. Do sprzątania obowiązkowo musi być kog. Ja nie lubię w rozpuszczonych włosach, mi jest niewygodnie. Wczoraj jak wyszłam z Martyną i miałam rozpuszczone włosy, wiecie, żeby wyglądać jak człowiek, to tak mnie denerwowały, zwłaszcza, że wieczorem zebrał się taki porządny wiatr, że po prostu wszędzie mi, wiecie co, latały i mnie to strasznie denerwowało, ale lubię się w rozpuszczonych włosach, więc czasami na wyjścia można, ale w domu jak się sprząta, zmywa, czy robi się coś z dziećmi, kog jest wtedy najlepszy. Co tak szarpiesz? Jeszcze wam pokażę Zarullę. Zarulla małpulla.
Jak ja czasami słucham, jak ja to nie mówię, to mi się później śmiać chce w tym nagrywaniu. No ja już tak mam. Tak wymyśla pani, co nie? A dzień dobry. A dzień dobry. Miałam sprzątać i tylko pozmywam. Nie mam dzisiaj weny, po prostu nie mam dzisiaj weny. Masz autka? Masz, kochanie, autka, ale fajne, proszę. No. Oj. Tutu, a kto wczoraj kończył 9 miesięcy? Kto tutaj wczoraj kończył 9 miesięcy? To jeszcze po Ignaśku grzechotka, ona jest taka fajna, bo dziecko złatwo ją złapać. Do rączki. Właśnie pisałam też sobie ze Zuzią, czy może któregoś dnia byśmy się wybrały na jakieś zdjęcia. Chciałabym coś innego wstawić na Instagram, nie tylko z ręki robione zdjęcia. Coś może ciekawszego się uda zrobić. Ja nie jestem zbytnio... Sorry za ten nocnik na tle. Ja nie jestem zbytnio, wiecie co, fotogeniczna, ale może coś tam fajnego wyszło, więc zobaczymy, czy znajdziemy czas. Czy Zuzia znajdzie czas, wiecie, że wakacje już dobiegają powoli końca, więc no też pewnie chcę z koleżankami spędzić ten czas, ale może godzinkę, dwie udaje się dla mnie znaleźć. To zobaczymy, jak Zuzia oglądasz tego vloga. Mam nadzieję, że po prostu się nam uda zgadać. I Stasiulek już tam pędzi do nocnika. Chodź tutaj na kocyczek! Szybko! Idziesz? Obiad już mam dzisiaj zrobiony, więc nie muszę robić, bo wczoraj został mi kurczaczek pieczony. No i tak, wczoraj nie wiem, czy ja mówiłam wczoraj, że chciałam jechać właśnie na zakupy. Nie wiem, czy ja mówiłam, ale nie pojechałam. Może dzisiaj się uda, no zobaczymy, jak Dawid wróci. Bo razem się przejdziemy po prostu na nogach do Kauflandu. Zrobimy sobie taki spacerek z chłopakami przed wiecie co, przed spaniem. Na pewno by im to dobrze zrobiła. Zobaczcie, jak Stasiu kocha pieska, tak? Sobie stoi. Oj, co ty? Kotuś? Kotuś? No widzicie, co ma na nosku uderzył się dziubulek, małpulek, mój kochany. Tak? O, ej, żeby cię pies nie przewrócił, bo on ma dużo siły. Zbieramy zabawki, zbieramy. Proszę bardzo. I tu jeszcze jeden samochodzik. Super, Stasiu się bawi, no. Dziu, kochani, mamy umyte podłogi. I nie mamy co robić. Co będziemy robić? Chyba będziesz sięgał liścia. Spójrz tutaj się do wszystkich. Misiuń, kisiuń. No, Stasiulek się bawił na ziemi, ale mam podłogę, więc trzeba wyjść, prawda? Wsadziłam Stasia do wózka i zobaczcie, ma tą hulę kulę, tylko ona, kurczę, ma rozładowane baterie. Nie wiem, nie pamiętam dokładnie, bo jeszcze mu jej nie dawałam, ale to jest najlepszy okres, ponieważ on raczkuje, siedzi i w ogóle, więc może za tą kulą się przemieszczać, więc baterię muszę dokupić, ale dajcie znać, czy u was też one tak szybko padają, bo właśnie nie dokończyłam. Jak dobrze pamiętam, u Ignasia chwilę podziałały baterie i zaraz się rozładowały, więc nie wiem, na pewno kupimy, bo teraz mi się przypomniało właśnie, że... Że ją mam, ona fajne dźwięki na ten... Ojejku, no, nie mogę się wysłowić znów dzisiaj, widzicie? Różne dźwięki wydaje, ma jakieś kolory, te się kręci, są, widzicie, takie jakby meteczki, więc naprawdę super zabawka. Jeżeli jeszcze chodzi o konkurs, który był na moim kanale, który trwa do jutra, czyli do środy 22, to słuchajcie, wyniki będą raczej podane pod tym filmem, gdzie był konkurs, ja będę losowała pytanie, wiecie co, palcem tam, gdzie się zatrzymam, to po prostu ta osoba wygrywa. Nie było jakiegoś tam pytania, które mogłabym, wiecie co, czytać i wybierać, to był po prostu bieg, że bierzecie udział. Więc palcem sobie wylosuję i po prostu ta osoba będzie wypisana pod tamtym filmikiem. Nie wiem, czy wam pokazywałam ten gryzaczek. Ignaś miał taki sam, prawda? Ten sam. Dokładnie, ale bardzo rzadko z niego jadł. A teraz postanowiłam go wyciągnąć, dobrze wyparzyć. No i właśnie dawać Stasiowi. Mamy bananka i teraz sobie wcina. I już któryś to jest jego właśnie owoc. On je najczęściej banany. I mu bardzo smakuje, prawda?
Okej, kochani, Stasiulek mi dzisiaj bardzo marudzi, ma jakiś zły humor, więc ja już będę się z wami żegnać, może uda mi się, gdzie ja z mleko usiąść. Stasik, usiądź i zgrać szybciutko materiał, żeby zmontować wam tego vloga. Więc ja się z wami żegnam, dziękuję wam serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że szybko Wena mi wróci i będę wracać do was. Buziaczki, pa, pa.